Niniejszy film nie jest poradnikiem medycznym. Jest on tylko i wyłącznie w celach informacyjnych oraz pokazuje moją chęć dzielenia się wiedzą, którą wciąż zdobywam. Jeśli coś ci dolega, udaj się do lekarza, a nie sugeruj się tym filmem. Zapraszam na oglądanie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku medycznym. Takiego odcinka jeszcze nie było, ponieważ będzie to odcinek symulacyjny, symulacja operacji. A dzisiaj do tego celu zaprosiłem swojego osobistego asystenta Sebastiana, witam, który wkrótce będzie prawdziwym lekarzem. Tak. I tu ten odcinek jest taki szczególny, ponieważ tu operować będą prawie prawdziwy lekarz i technik, i prawie technik elektroradiolog. To zwykle się to nie zdarza. Zazwyczaj jest troszeczkę inaczej. Zazwyczaj asystentem może być jakiś pomocnik radiolog. Może być. Operuje głównym operatorem jest lekarz, tutaj będzie troszeczkę odwrotnie. Ja będę asystował Tomkowi przy dzisiejszej operacji. Dokładnie. Oczywiście technik elektroradiolog może asystować przy zabiegach, ale jest to trochę taka jakby asysta poboczna, ponieważ na przykład na ortopedii technik elektroradiolog wykonuje zdjęcia przy operacji ramieniem C, aparatem rentgenowskim z ramieniem C, a na przykład w prawą ręką lekarza jest na hemodynamice. Stentowanie, balonowanie i takie tam. No więc tu jest ortopedia. Tu jest ortopedia, a dzisiejszy nasz odcinek będzie polegał na tym, że zasymulujemy operację wydłużenia ścięgna Achillesa metodą Z. Metoda Z jest dość taką klasyczną metodą wydłużenia ścięgna Achillesa. Ścięgna Achillesa wydłużamy na przykład, tak jak ja miałem przy operacji płaskostopia, bądź na przykład przy jakichś przykurczach, czy mózgowym porażeniu dziecięcym. Metod wydłużenia ścięgna Achillesa jest wiele różnych. Na przykład jest metoda Ponsettiego stosowana u malutkich dzieci, która polega na nacięciu tego ścięgna w kilku miejscach pod różnym kątem. My będziemy robić operację bardziej inwazyjną, z większego cięcia. Będzie operacja przeprowadzona dokładnie tak, jak miałem to zrobione ja. I przy okazji odcinek jest również okazją do tego, żeby móc Sebastiana tym przeszkolić. Prawda, Sebastianie? Jeszcze nie miałem do czynienia z tego typu operacjami, więc jestem tutaj w formie studenta. Medycyny. Dokładnie. No, więc my przejdźmy do operacji. Więc przystąpmy zatem do operacji. Skorzystamy oczywiście z naszych rękawiczek, Sebastianie. Ja zademonstruję tutaj zademonstruj na kamerze. Tak mniej więcej jak się ubiera. Przesunę to pacjenta trochę. Jak się ubiera sterylne rękawiczki. Co prawda one nie są sterylne, ale tutaj zasymulowałem to wywijając mankiety na lewą stronę. I teraz tak, bierzemy ręką dominującą rękawiczkę za mankiet. Staramy się ją ubrać w ten sposób, aby nie dotknąć tej części tutaj rękawiczki, która jest sterylna. Czyli zakładamy to. Teraz to jest LK czy MK? Nie wiem. Takie nam pani instrumentariuszka wydała. Takie nam pani instrumentariuszka dała, to takie będziemy musieli zakładać, aczkolwiek widzę, że jest generalnie. O, dobra. Problem. Potem kolejną rękawiczkę bierzemy od strony już sterylnej, czyli od strony mankietu. Od strony rękawiczki. Wkładamy palce pod mankiet w ten sposób. Wkładamy ręce pod mankiet i staramy się. O, druga lepiej weszła. Staramy się złapać tak, żeby nie dotknąć ciała. No i dobra, rękawiczki mamy ubrane. Rękawiczki mamy założone, więc możemy przystąpić do tego typu operacji. Jak chodzi o ścięgno Achillesa, to zawsze jest ułożenie pacjenta na brzuchu w celu lepszego dostępu
do ścięgna. Tutaj to ścięgno, no jak? Może wytłumacz anatomię z racji tego, że mamy do czynienia z pacjentem, który był świnką. Która część czego odpowiada ludzkiej stopie? No to tutaj generalnie no to ciężej jest trochę to zasymulować, natomiast chwycę sobie za ten mięsień i tu może o. No nie, tutaj nie zbyt to zasymulujemy, ale możemy uznać, że jest to jakby. To jest akurat. To jest pięta, tak? Chodzi mi o to. To możemy uznać jako piętę. Tą część możemy uznać jako piętę. Jako to jest śródstopie i palce. I paliczki. I tu byłaby łydka. Łydka, tak. Mamy kości podudzia. Tak. Całe generalnie podudzie. I naszą operację zacznijmy od wykonania cięcia podłużnego. Dobrze, gdzie ścięgna. Możesz sam też, Sebastianie, wyczuć. Badajmy palpacyjnie. Tak, idzie tędy ścięgno. Czekaj, to będzie widać. No, trochę wrócimy, bo pacjent nam uciekł. Dobra. Dobra. I wykonamy cięcie podłużne. Wykonaj ty, Sebastianie. Jawną, dobra, dziękuję za skalpel. Nie, to się zsuwa. Tu naciskasz przycisk. No to tak zrobiłem. I zsuwasz do siebie. Żeby się nie dźwignął, o widzisz? Aha, taki, dobra, jeszcze tak, z takim tak. Nie miałem do czynienia, dobra. Nie miałem do czynienia z takim? Z takim nie, zazwyczaj mamy metalowy. Dobra, i cięcie robimy od strony proksymalnej czy od dystalnej? Do dystalnej, od części bliższej do części dalszej. Czyli naciągamy skórę i... Tnie dobrze? Niedobrze. Tnie dobrze, aczkolwiek dobra. Trzeba będzie to jeszcze trochę... Skóra jest gruba u świni. Gruba, no. Znaczy, ale jak się tnie, nie? Dobra. Przeszliśmy przez skórę, widać tłuszczyk. I widać tutaj ładnie. Możemy sobie może tutaj retraktorem już. Retraktor, tak, ten mniejszy retraktor. I znaczy założymy też ten większy, bo tu zrobiłeś też cieńsze większe. Chwileczkę. Będziemy wnikać teraz w głębsze tkanki. Tkanki. Możesz też sobie wziąć pęsetę. Weźmiemy sobie anatomiczną. Od tej strony i jedziemy dalej do ścięgna. Tylko uważaj, żebyś nie przeciął samego ścięgna, wiesz? Postaram się. Dobra, by się też nie... Ścięgno będzie musiało... Widać ścięgno już. Widać już ścięgno. Ja muszę się trochę tak podnieść, bo tu jest nisko. Spróbuję to jeszcze trochę naciąć. Tu by się nożyczki przydały, żeby to podciąć do góry. Akurat takich ostrych nie mamy. Dobra. Teraz musimy wydobyć ścięgno. Musimy tak. Pochewka ścięgna. Tak, tutaj chwycę, bardziej od tej strony. I ładnie nam to ścięgno odchodzi. Tak, mamy już je podniesione. Przetniemy sobie tutaj. No, bardzo ładnie nam to idzie. Tutaj idzie, dokładnie. Czekaj, ja sobie tu... Czekaj, może zrobimy tak, że pogłębimy retraktory. Tak. Złapiemy głębiej. To się rusza, to będzie tak ciężej, ale... Pojawia nam się jakieś minimalne krwawienie. Tak, mi normalnie byśmy to... Jakby było większe krwawienie, to byśmy to przypalili. Przypalili, ale mamy... Na lutownicy. Lutownicą by to przypalił. Dobra, tu by się przydał peon. Wejdziemy sobie... Ścięgno właśnie pod spód. Pod spód. I tu jeszcze... Podciągniemy.
i żeby naciągnąć. Poczekaj, ja przytrzymam chwilę jeszcze bardziej. Teraz byłoby widać, jak ja bym pociągnął za to ścięgno, że się ruszają nam palce. No, to jest ciężko, a żeby nie urwać. Troszeczkę się, troszeczkę o. Widać jak się rusza raciczka. Możemy teraz tak. Generalnie tu by pasowało, to ścięgno ono tutaj idzie. Pasowałoby jeszcze tu, no tą, też, żeby je rozerwać. Tą stroną się raczej... Znaczy wiem, ale są takie, wiesz, jest łyżka taka. Jest. I żeby ją przesunąć, ja tutaj niestety do tej symulacji nie mam takich narzędzi. Nie mamy takich narzędzi. To możemy sobie skalpelem. Tak, żeby wiesz, żeby go nie urwać. Czekaj. Tutaj idzie kolejne ścięgno pod spodem. To nie, my będziemy tylko to wydłużać raczej. Żeby go nie przeciąć. Szkoda, że nie mamy mniejszego skalpela. Przydałby się. Ale może nam się to uda. Dobra. Powinno być chyba. Spróbuj jeszcze tą tkankę tu przyciąć. W sensie mówisz o tym? O tej tutaj błonce pod spodem, widzisz? O, bardzo dobrze. Ja ci tutaj też to ścięgno przytrzymam i przecinamy. Chodzi o to, moi drodzy, żeby to ścięgno dobrze wyeksponować całe. Dobra. I wyszedł nam ładny glutek. Dobrze, jest chyba dobrze. Z tej strony możemy troszeczkę to jeszcze przeciąć, dobra. Dobra, mamy ścięgno wyeksponowane. Teraz tak naprawdę dla nas, drodzy widzowie, najtrudniejsza część operacji, ponieważ trzeba ścięgno przeciąć w kształcie litery Z. To już oddaję w twoje ręce. W moje ręce. Zademonstruj. Jak się to nam tylko uda. To jest strasznie, jest nisko siedzieć. Strasznie tu jest nisko siedzieć. I tu by się przydało tak. Przeciąć ścięgno tutaj wzdłuż. Ja mogę sobie spróbować przeciąć trochę wzdłuż. Przytrzymaj mi dwiema pęsetami. Zobaczymy, jak mi się to uda. Też to spróbujesz też ty. Weź dwie pęsety i przytrzymaj. To spróbujemy tak na tej, o, powiedzmy tutaj tej długości. Ja to próbuję przeciąć teraz powoli. Dobra, ono się już tu przecina. Naciągnąć ci bardziej. Dobra, to by było to ładnie. Czyli nacinasz wzdłuż, rozumiem. Nacinam wzdłuż, bo chcę, wiesz, tu zetka wyciąć. Cek, cek i cek. Rozumiem. Tak to się robi. I chcę właśnie tego dokonać. Nie przyciskam skalpela specjalnie za dużo, żeby mi... Nie przebić nawet. Żeby nie od razu, wiesz? Bo ono się i tak musi rozerwać na dwa kawałki, ale musi to być zetka. Czyli ja teraz nacinam po troszkę. Troszkę to ścięgno będzie ustrzępione, ale muszę tak troszkę tak. Normalnie to bym chyba to chycił dwoma peanami, ale byłoby wygodniej. No tutaj już o, jest prawie przecięte. Tu już by było w sumie przecięte, tylko jeszcze tutaj wzdłuż. Robiłeś to już kiedyś, czy robisz to pierwszy raz? Robiłem, tylko że robiłem to sam i właśnie brakowało mi rąk, wiesz? No samemu to jest ciężko. Spróbuj teraz ty, bo będzie ci łatwiej z tej strony, a ja przejmę. Przejmij stery. Dobrze, gdzie mamy to nacięcie? Jeszcze też wzdłuż musisz też trochę poprawić. Tu? Tak, bo ono się musi, musisz zachować tą zetkę, żeby była zetka. Widzisz, ja przeciąłem tu, ono ma się rozerwać, ale ścięgno ma być w kształcie litery Z. Mogę sobie tutaj peanem troszeczkę. To jest robota właśnie na cztery ręce. Moi drodzy widzowie, ja próbowałem to robić sam. Weź teraz środek jeszcze. Też delikatnie i po troszkę i później. No widzisz? O.
O, ale ładnie odchodzi. Mi tutaj ładnie wyszło przecięcie tego ścięgna. Czekaj, czy chwycę go jeszcze bardziej, o tak. Dobra, czy to tak? No tak, i teraz jeszcze, no i teraz znowu musisz, czekaj, tutaj nacięte jest, czekaj, ta część jest nacięta, tu jeszcze trzeba ją przeciąć. Co to? W tym miejscu? No bo on się musi, widzisz, on się musi rozerwać, pamiętaj, że musi być zetka, czyli musi być cięcie tak, tak i tak. Dobra, czyli co, tą część naciąć, tak? Tak, on się musi rozerwać w kształcie litery Z. W miarę nam to idzie, drodzy widzowie. Czyli co, tu nacięliśmy. Teraz to na wylot, tak? Na wylot. Tylko musisz też o. I tutaj też dotknij, widzisz, bo tu jeszcze ci trzyma. Więc musisz dociąć z tej strony i z tej drugiej strony. Dobra. Musisz dociąć. Czaję. Widzisz? O, poszło. I teraz musisz uciąć jeszcze tu. Żeby teraz nie przerwać tego. Żeby nie postrzępić resztę. Tak? Czy całkiem to przeciąć? To musisz całkiem przeciąć. Tylko ta zetka nam wyszła nam średnio, ta zetka. Tak? Musisz przeciąć jeszcze całkiem. Dobra. Ścięgno musi być na dwie. Ja to tnę pierwszy trochę raz. Nam ta zetka, no w miarę nam wyszła. Ta strona wyszła ładniej niż ta trochę, ale daliśmy radę. I teraz zawsze robiło się tak. Kiedy ścięgno było, my to symulujemy, drodzy widzowie, więc jeśli ścięgno byłoby przykurczone, to celem tej operacji jest właśnie jego wydłużenie. Więc musimy teraz go zszyć. Musimy teraz, o, tak zszyć znowu. Żeby był luz. No w tym przypadku będzie większy luz, nie? Bo tak to luz nie może zostać duży. No bo jakbyś miał luźne ścięgno całkowicie, to jak ono by miało się, wiesz, ściągać, nie? Tak. No, więc teraz musimy zszyć te końcówki tutaj na... Ze sobą razem. Na luźnie, no, ze sobą razem. Tutaj mamy teraz to duże, to by się przydało chyba mniejszy szef, tak. Tak, to do, weźmiesz tam z zestawów. Może ty, bo masz bliżej. Monofilament. Może być. Może być? Weź ode mnie. Dobra. I madełko. Malutkie. I madełko. Penseta. Penseta też. To są dwie igły. Tak? A nie wiem, bo w jednych były jedne. Jedna igła, a drugie były dwie. No to są dwie. To są dwie. No to dobra, to wyciąg jeden. Co to ma? A widzisz, bo to jest ten. Patrz, tu masz dwa końce ma igła. Drodzy widzowie, tak się tu człowiek uczy całe życie. Dobra. Igłę łapiemy w ten sposób, żeby złapać za. Wracając, igłę łapiemy zawsze w ten sposób, żeby złapać za jej podstawę tutaj. Wtedy to jest taka płaska część igły, dzięki czemu ta igła jest bardziej stabilna. Dobra. No i narzędzia też trzymamy w taki oto sposób, żeby ten palec i kciuk, nie wpychamy całego kciuka, to jest błąd, tylko końcówka i tym palcem wspieramy sobie. Ja ci przytrzymam teraz. Przecież rozświeciłem. Może weź to drugą pensetą, bo tak, ja potrzebuję mieć jedną pensetę anatomiczną. Dobra. Chociaż jedną. Dobra, i teraz może złapiemy sobie to. Czekaj, to jest ta część, tak? To jest ta część, tak? Może ja sobie złapię tą część tu dalej. I teraz naszym celem jest zszycie tych dwóch końcówek. Tych przytrzymaj, dwóch. Tylko ja puszczę teraz. O, i przejmę tu dalej. Tych dwóch końcówek. Pięknie. I czwórką sobie to zszyjemy ładnie.
Mogą użyć nawet i piątki, ale myślę, że czwórka tutaj na tym monofilamencie też to ładnie będzie wyglądać. Tutaj drugą stronę robimy też tak, żeby i wzmocnić węzeł. Dobra, tu mamy zawiązane. Nie wiem, jeszcze można sobie to raz złapać. Dobra. No, mamy ładnie złapane. Teraz tutaj druga ta końcówka. I teraz to trzeba będzie złapać znowu igłę i drugą część. Tak, na okrętkę bardziej przeszyć. Improwizuję z tym szyciem. Nie wiem. Co mówisz? Mówię, że improwizuję z tym szyciem. Ale może to być ten, może to być trafne. Weźmy sobie pensetę anatomiczną i teraz tak. Tu mamy tą część, tak? Tak. Tutaj, moi drodzy, to jest robota bardzo precyzyjna. My i tak robimy to na grubym szwie. Jeśli byśmy mieli piątkę, szef 5.0, bo oznaczenia szwów lecą numeracyjnie. Czym numer mniejszy, tym szef jest grubszy. Szwy zerówki również mam, to zerówkami szyjemy. No i teraz tak, złączę jedną część z drugą częścią. Teraz jeszcze trzeba dodatkowo to przeszyć. Postaramy się to jakoś jeszcze przeszyć, chociaż dobrze byłoby to złapać i na razie związać tą drugą częścią, z racji tego, że nie zrobić ciągłego szwu, bo jeśli puści, to nie będzie to wytrzymałe. O. Ja tu puściło mi, dobra. Sebastian asystent, a radzi sobie bardzo dobrze. Dobra. Teraz to złapiemy sobie razem. Możesz mi przeciąć. Tak. Trochę wyżej wywąsł. O, tutaj możesz zostawić. Dobra. I teraz możemy jeszcze tak na tu złapiemy i zrobimy szwem ciągłym skórnym. Znaczy ciągłym skórnym, a tutaj mamy do czynienia ze ścięgnem, ale też damy radę. Spróbujemy teraz te farfocle tu poszywać razem, żeby to było razem biegnęło. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie symulacja. Nie mamy lepszego zobrazowania przykurczonego ścięgna, bo ta świna nie miała przykurczonego ścięgna. Wtedy mielibyśmy... Teraz będziemy mieć super elastyczne ścięgno. Dokładnie. Ja jak uczyłem się, też próbowałem robić sam tą operację. Miałem wtedy taką kwadraciczkę, że ścięgno było... No tak się właśnie blokuje czasem na tym. Czasami się na zamku potrafi zablokować. To wtedy ścięgno było dużo grubsze. Było łatwiej, nie było takie szczępiaste, a przeciąć je to też bywało ciężko. To może być też bardzo dobry szef, moi drodzy widzowie. Możesz uciąć. Dobra. Nożyce do cięcia. Nożyce. O, prawie. Kurde, co jest? Naciąg mocniej. Nożyczki są... O, poszło. Tutaj już prawie to zszyliśmy. Tu jeszcze by się przydało też z jednym szwem. Wyciągnąć? Na okrętkę może zrobimy to na tak. Na okrętkę właśnie, tak. Żeby wzmocnić... Ja akurat próbowałem to szyć, jak było to grubsze ścięgno, to ono było właśnie szyte na okrętkę. Ja szyłem to na okrętkę. Powiem Ci, że nawet mi to wyszło. Tylko, że tak jak Ci mówię, no, to jest jednak rodzaj operacji, który wymaga czterech rąk. Spróbujemy przejść tędy. No właśnie, to samo miałem na myśli. I tędy. Po skosie teraz i... Tutaj żeśmy też teoretycznie powinni szyć, wiesz, śródskórnym wchłanialnym, nie? No to wiadomo, ale... Na potrzeby... To się potem usunie ten farfocel. Dobra, możesz go uciąć. Dobra. Jeszcze może zablokujemy. Jeszcze raz wrócisz. Jak się nie wie, to lepiej założyć jeszcze dwa razy. Dobra. Utnij tą końcówkę.
Dobra. I teraz to naprężysz? Nie, tej nie, nie. A, tej teraz nie, zrobimy na okrętkę, wiesz? A, właśnie. Teraz zrobimy na okrętkę. Tak właśnie zrobimy. Jak sądzicie, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy mój asystent sobie bardzo dobrze radzi. Staram się. Ja myślę, że bardzo dobrze sobie mój asystent radzi. I powiem, że ciekawe rozwiązanie zastosował przy tym ścięgnie, bo ja bym przeleciał całe ścięgno na okrętkę, a to się okazuje, że jednak lepiej by było, lepiej właśnie złapać same końcówki. I co robota na dwie ręce, to robota na cztery ręce, to na cztery ręce. Teraz to właśnie przepiąć drugą stronę, nie? Chcę to ścięgno obwiązać dookoła, wiesz? Żeby ono było związane. Jakbyś naciągnął to ścięgno bardziej, bo ono jest strasznie luźne. Tak właśnie zrobimy. Ja tutaj mam tą anatomiczną. Dobrze, że dobrze jest wydłużone i przez to się trochę poluzowało. Kurde, ono mi tutaj ucieka przez to, że nie ma tej chwytu tym, bo to ja chwytam, moi drodzy, anatomiczną tutaj w lewej ręce mojej pensetą, a penseta anatomiczna nie ma tych ząbków, które ułatwiają lepsze uchwycenie tkanek. Spróbuję. Mamy szeroki strój, dlatego ja przyjmuję taką pozycję. Dobra. I teraz zrobimy sobie to tak, że ja to pętelkę tutaj. Właśnie, musi zostać pętelka i teraz zawiążesz to. Zawiążę to na tej pętelce. Tak, dokładnie. Ja też trenowałem szef ciągły skórny właśnie na zewnętrznej skórze. Na co tym. To się z tym stało? Wiesz co, czasami się blokuje na tym. Gdzieś tutaj. Żeby mi to nie uciekało. No bo tutaj to by tym backhouse'em chwycił. Nie, po prostu chcę, wiesz, sobie złapać to peanem. O. O, właśnie, o tym też. Żebym tu mógł sobie naciągnąć i zostawić to lekko. Dobra. Mamy. No i możemy teraz to przetestować, jak to. Możemy, jak to się udało, jak to będzie się. No. Trzyma się konkretnie. Trzyma się konkretnie. Ja tutaj dodam jeszcze, że my tego nie zasymulujemy. Jest długie, jest dłuższe, widać, jest dłuższe. Jest dłuższe. My tego nie zasymulujemy, ale często po takich wydłużaniach ścięgno obszywa się taką. Jakby czymś rodzajem takiej tkanki, to się nazywa fascia, pisze się to fascia latea. Tak to się pisze. Czyli na taka jakby pochewka ścięgna. Coś takiego. No. I to się jeszcze na to ścięgno obszywa się tym i dodatkowo to stanowi takie wzmocnienie i to obrośnięcie się. No i w normalnych warunkach tutaj byśmy pewnie sobie mogli jeszcze coś przepłukać, ale tutaj myślę, że już. Możemy pacjenta zamknąć. Pacjenta, tak. Możemy pacjenta zamknąć. To teraz usuwamy usuwanie retraktorów. Zdarzały się przypadki, to nie w przypadku akurat stóp czy czegokolwiek, ale w przypadku na kręgosłupa słyszałem przypadek, że kończyli operację, to tak powiem i Sebastianowi i wam, kończyli operację. Tutaj retraktory mają. Musisz chyba odzoomować do tyłu. Muszę trochę oddalić się, ale no mniej więcej. Retraktory mają tutaj takie specjalne ząbki. Więc jeśli my je tutaj wbijemy w tkanki, no to one stanowią. Możesz do tej kamery pokazać. O, właśnie. Tu, tutaj mamy takie ząbki. No. I kiedy my tutaj sobie to przytrzymujemy, to wbijamy jakby do tych tkanek podskórnych.
I był przypadek, że lekarze już kończyli operację, w ten sposób był finalnie ustabilizowany i było tylko coś takiego, jak retraktor był zapięty, to było coś takiego, cyk, i tyle co puścili, nagle znaczeń krwotok. Podobno trafiło na jakieś naczynie, tak się krew zaczęła lać, wzywali naczyniowca, naczyniowiec to wyratował. Całe szczęście się skończyło pozytywnie, ale było grubo. Po tym. Dobra, to teraz będziemy szyć. Teraz będziesz szył. Tak, teraz ja... Może weź sobie tą nitkę, będzie dłuższa. Szyjesz jakimś śródskórnym czy zwykłym? Chyba węzełkowym zwykłym. Chociaż może szef ciągły skórny zrobię. Czyli wiesz, jak się szyje śródskórny? Może ci zademonstruję. O właśnie, Sebastian zademonstruje, bo ja jeszcze śródskórnego nie próbowałem. No to tak, śródskórny szyjemy w ten sposób, zmienimy nową. Zawsze również też się od Sebastiana nauczy. On ode mnie, a ja od niego. Tak. Są różne nitki. Niektóre mają taką kuleczkę z tyłu na końcu, wtedy sprawa jest łatwiejsza. Bo jak jest szef z taką kuleczką, no to wtedy nie trzeba robić węzełka na końcu. No ale generalnie zaczynamy to robić tak, że wchodzimy dalej. Od środka na zewnątrz. Nie, od zewnątrz do środka. Mam nadzieję, że nie zrobię tu fejla. Generalnie teraz tak. Przekładamy sobie, zostawiamy sobie tutaj kawałek. Mówisz to, dobra. Puść pean, zaszyjemy na nim pierwsze tkanki śródskórne paroma szwami, a potem zrobimy ten śródskórny. To może zeszyj tkanki podskórne. Normalnym tym, węzełkowym? Węzełkowym, no. Tkanek podskórny to w sumie nie miałem okazji. Ja ci wezmę pinsetę. Generalnie szyć. Weźmiemy dwie anatomiczne. Czy potrzebujesz pinsetę anatomiczną? Raczej chyba chirurgiczną, mi się wydaje. Dobra, to ja tu wezmę jedną anatomiczną. I wiesz, o co chodzi? Tłuszczyk zeszyj zarazem. Tak. I ten tutaj. Dokładnie. Czekaj, gdzie jest pinseta? Tu jest. Też możesz puścić w sumie, nie wypadnie ci. Te nitki mi się tu pękają i po prostu... No. Wezmę ci tą nitkę na tą stronę. No, mi się wysuwało, dobra. Troszkę się zostawię. Dawno nie szyłem. Widzisz, jak ci ładnie tkanki wywijam, żeby ci nie zapadały w pole. Mogę wyjść z wprawy. Czemu się tutaj... Czekaj, bo musisz złapać... Nigdy w poprzek nie ciągnę, zawsze wzdłuż. Zawsze wzdłuż, nie? No tak ci się nie zacieśni. Jeszcze z jeden. Nie zacieśniła ci, masz luźną tą nitkę. Aha, widzisz, czyli za słabo. Za słabo. Zawsze coś się nauczę od Sebastiana. I po prostu ściągnij to po narzędziu. O, dokładnie w moją stronę. Super, widzisz? Mhm. Teraz przeciwną powinieneś nawinąć. O, ładnie. I do siebie jeszcze. Jeszcze raz. Do siebie musisz zawinąć. O. Super. Dobra. I mamy pięknie. Dobra. Teraz ja ci to utnę. Tutaj jak najbliżej węzełka. Dobra. Ja myślę, żeby jeszcze tutaj zaszyć tą dziurę. Trochę przeszedłeś przez skórę. Dobra. Przeszedłem trochę. No, dobra. Cyk. Jeszcze szkoda tej nitki. Dobra. Czekaj, bo wyciągłeś ją sobie teraz. Kurde, ale zrobił teraz ładnie. Albo dobra, ty chwyć, puszczę.
Dobra, cyk, złap i dość i po narzędziu ściągasz. O, cyk. Dobra. I teraz do siebie. Do siebie. O. I jeszcze od siebie. I możesz jeszcze raz do siebie. O, do siebie. Od góry. O, do od góry. No, tutaj jeszcze tak czasami te kierunki mylą. Dobra. O. Dobra. Możemy teraz cyk, cyk. Możesz uciąć. Dobra. I teraz ty możesz mi jeszcze pokazać, nie? Teraz zrobimy to. Czekaj. Czyli nie będziemy nie musieli, zrobimy dobra, tego, to tak? Może, to może ty szyj w takim razie, wśród, ja może ci pokażę, skórnie, zrobię. Skórnie normalnie zaszyjemy, nie? Zaszyjemy to normalnie skórnie, z racji tego, że świnia ma strasznie teraz twardą. Nie mamy, więc ja sobie mogę bliżej przesunąć, czekaj. Tu już nie mamy podglądu, więc mogę sobie bliżej przesunąć. Dobra, czyli tak. Cyk. Cyk. Już ta igła się wygina. To już jest prościej. Mamy za grubą skórę, drodzy widzowie, niestety. Inaczej się tak... tego nie da zrobić. Tutaj nie w tym przypadku się nie da zrobić, ale... Aha. A jak masz no, pojedynkę? Ja teraz spróbuję. No, teraz Tomek zaszyje. Teraz tą igłę mamy już taką... No, sfatygowaną troszeczkę. Sfatygowaną, no i... Jak ci się złamie, to tutaj jest druga najwyżej. Jeszcze jej trochę zostało. Jaka gruba ta igła jest. Znaczy ta skóra jaka jest gruba, jak to idzie. Złap sobie imadłem. Bo jak? Imadłem sobie złap. Albo czekaj. O, teraz wyjdzie. O. Odstęp duży zostawiłeś. Co? Mówię, że odstęp duży zostawiłeś. A to... Najwyżej dorobisz jeszcze jeden pomiędzy. Najwyżej no. Ale generalnie odstępy jakie powinny... Kurwa. Odstępy generalnie jakie powinny być? Odstępy powinny być no tak koło centymetra. Będzie. Może nie przetniesz. Bo czym jest krótsza żyłka, tym jest... Trochę trudniej z... Tak zostawiasz bardzo długo. No trochę dużo, ale... Może mi się jakoś to... O! Trochę już my zmiętolili ten szach. Dobra, i teraz możesz uciąć. I teraz mogę uciąć. Ładnie. Nawet to idzie, jeszcze tutaj... No już ta igła jest taka, wygina się w każdym możliwym kierunku. Ta igła to już ma skoliozę. To mi idzie lepiej to zszywanie niż jak szyłem pierwszy raz. A to na pewno. Dobra, peanem chociaż jak zszyłem, pierwszy raz, to też mi jakoś nie szło najgorzej. Żeby ci nie uciekła. Żeby nie uciekła właśnie. Musisz mocniej dociągać, bo ci się pada. O. A gdzie słyszałem, żeby nie dociągać zbyt mocno? Znaczy nie, nie, ale jak już blokujesz, to musisz dociągnąć. Pierwszy ten nie dociągasz, wiesz? Żeby nie przeciąć, ale potem to już musisz blokować. No. Tym już chyba nie zeszyję. Tak, no to. Jest ta druga? Tu jest. Tam odłożymy tu, żeby potem się kto nie zakuł. Tu jest cieńsza skóra, o, widzisz? I tutaj schodzi. Tak, no bo tu jest jednak. Tu wchodzi ładnie.
Widzieli kilka szów i zadek mi już pod nie idzie. Wszystko kwestia wprawy. Dokładnie, tym już nie zrobię. Czemu nie zrobisz? To ten już za krótki raczej, nie? Ja jeszcze sobie dam radę. To też zrób teraz. Widzicie, nas tak uczyli zawsze, by oszczędzać jak najwięcej nitki. By jak najwięcej? Tak. Jak się zostawia długie wąsy, to nas chirurdzy biją po łapach. Widzisz, ja sobie to łapię. Ale będę miał materiału do montażu. No trochę będzie. Materiału będzie ponad godzinę. No i też trzeba starać się, żeby było mniej więcej porówno odległości. Żeby w jednej tak. linii, nie? Też węzełki nie na ramię, na jedną tylko, stronę, żeby nie były. Tylko żeby były z boku. Generalnie tak wygląda szycie rany. Dokładnie. Strzylibyśmy to całkiem. Ale nie będziemy tracić. Nie będziemy tracić kolejnych nici na te. No generalnie zszyte jest ładnie. Tu by trzeba było jeszcze trochę tak zszyć, bo tu się robi dziura. Dociągnąć ale generalnie, generalnie strzylibyśmy tak całą ranę. Węzełki na jedną stronę. No i generalnie tak później, wygląda ta operacja. Tak jest. Później założylibyśmy opatrunek i można pacjenta by było wybudzać. Ja powiem tak, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba. Myśmy z Sebastianem tutaj... Możesz mówić do kamery. Myśmy z Sebastianem tutaj sporo podziałali. Mam nadzieję, że tak się odcinek podobał. Pomyślę, co by można było kolejnego kiedyś nagrać z Sebastianem, jakąś kolejną operację. Pomyślę, na ile by to było wykonalne technicznie, bo nie mam wszystkich narzędzi. Mam oczywiście tam odgryzacz kostny czy coś, to można by było coś na kościach podziałać. Nie obiecuję, jak to będzie, ale pomyślę nad tym, co by tu zrobić. Powiem tak, ja Sebastianowi dziękuję. Dziękuję. Za super operację. Wam również dziękuję za oglądanie. Czekam również na wasze komentarze, jaką wy byście chcieli operację zobaczyć, ale oczywiście pewnie wy tam powymyślacie takie operacje, to nie będą wykonalne, ale jestem ciekaw, co wymyślicie, więc czekam na propozycje. Mam nadzieję, że wam się podobała taka symulacja. Ja jestem bardzo zadowolony, bo myśmy do tej symulacji się przygotowywali wiele miesięcy, nie? No, trochę nam zeszło. Trochę nam zeszło. Kończy się udało, kiedy się spotkali w przedostatni dzień roku. Dziękuję wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Sebastianie. Jeszcze może powiesz Tomku, co będzie z tą nogą, z pacjentem dalej? Do rosołu pójdzie? Może pójdzie do rosołku, w sumie nie wiem. Może się ponownie zamrozi i zostanie jako do jakiejś kolejnej operacji, nie wiem. Albo psiakowi jakiemuś. Albo co? Psiakowi jakiemuś możemy dać. Albo do obgryzania. Tak, wyciągnij się tylko szwy. Wyciągnij się szwy, żeby nie uszkodzić. Nie uszkodzić i piesek pieska. Sobie zje. I piesek sobie zje. Dokładnie. Dobra. No to możesz się ty Sebastianie również pożegnać. No, ja też wam dziękuję serdecznie i trzymajcie się, do zobaczenia może w jakiejś kolejnej operacji. Hej!